Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj kolejny przepis na placki ziemniaczane po kaszubsku, ale w nieco uproszczonej wersji. Lista składników znajduje się na końcu filmu oraz w opisie pod filmem. Zaczynamy od przygotowania kaszy jęczmiennej. Potrzebne będzie 3/4 szklanki kaszy. Kaszę jęczmienną należy wypłukać i przekładamy na sito, aby usunąć płyn. 3/4 szklanki kaszy zalewamy mniej więcej połową szklanki wrzącej wody. Woda powinna tylko przykryć kaszę. I kaszę odstawiamy na 30-40 minut do napęcznienia. Aby kasza była mniej wyczuwalna w plackach, można ją wcześniej ugotować i wystudzić. W tym czasie przygotowujemy ziemniaki. Ziemniaki można zetrzeć na tarce o drobnych oczkach lub rozdrobnić blenderem. Ja rozdrabniam blenderem, więc kroję na mniejsze kawałki. Do ziemniaków dodajemy cebulę, również pokrojoną na mniejsze kawałki. Cebulę można zetrzeć na tarce. I miksujemy wszystko na gładką masę. Następnie ziemniaki przekładamy na sito, aby je odsączyć z płynu. Odciśnięte ziemniaki przekładamy do miski z wystudzoną kaszą. Wodę wylewamy, a skrobię, która wytrąciła się na dnie naczynia, dodajemy do ziemniaków. Wbijamy jedno duże jajko lub dwa małe. Wsypujemy łyżeczkę soli. Dodajemy pieprz do smaku i wsypujemy 2 łyżki mąki ziemniaczanej. I mieszamy. Można również dodać łyżeczkę czosnku suszonego dla podkręcenia smaku. Wszystko razem dokładnie mieszamy. I można już smażyć placki. Na patelnię wlewamy olej. Patelnię rozgrzewamy. Łyżką nabieramy porcję ciasta. I ciasto ziemniaczane kładziemy na rozgrzany tłuszcz. Formujemy grube placuszki, tak aby wyglądały jak kotleciki. Placki smażymy na średnim ogniu przez około 3-4 minuty z każdej strony. Obracamy, gdy od spodu będą już złociste. Usmażone z obu stron placki wykładamy na ręcznik papierowy, aby odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. I tak kolejno smażymy wszystkie placki. Tak usmażone placki można podać ze śmietaną lub okraszone podsmażonym boczkiem z cebulą. Polecam, placki są przepyszne, a w smaku przypominają kiszkę ziemniaczaną. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!